Kodeks Watykański. Jeden z najważniejszych rękopisów Nowego Testamentu, jeden z najważniejszych rękopisów Septuaginty, bardzo ważny rękopis biblijny. Nazwa pochodzi od miejsca przechowywania, nie od miejsca powstania, od miejsca przechowywania. I zacznijmy może od historii tego rękopisu. Powstał w IV wieku, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, najmniejszych wątpliwości. Jako miejsce powstania wskazywano niegdyś rozmaite miejsca, wskazywano niegdyś Rzym, wskazywano niegdyś południowe Włochy, wskazywano Cezareę w Palestynie, ale te wszystkie hipotezy zostały dosyć łatwo obalone. Jedynym miejscem, które jest pewnym niemal na 100%, jest Aleksandria. Kodeks Watykański ponad wszelką wątpliwość powstał w Aleksandrii i to udowodniło to wielu badaczy w XX wieku. Dlaczego Aleksandria? Po pierwsze, tekst Kodeksu Watykańskiego jest pokrewny dla innych rękopisów, które powstały właśnie w Aleksandrii, dla innych rękopisów greckich Nowego Testamentu, takich jak na przykład Bodmer 1415 albo Kodeks Burgianus. Burgianus jest rękopisem koptyjsko-greckim, więc jeżeli zawiera zarówno tekst grecki, jak i koptyjski, to raczej nie powstał w Syrii, w Azji Mniejszej, na pewno nie we Włoszech czy w Rzymie. Więc jeżeli zawiera tekst koptyjski, no to prawie na 100% powstał w Egipcie. Jak więc wiele poszlak wskazuje na Egipt, przede wszystkim na Aleksandrię. Mało tego, niektóre litery czasami przypominają litery koptyjskie. Przede wszystkim litera mi. Litera mi, jeżeli jest używane w nagłówkach, w tytułach ksiąg biblijnych, wtedy nagle literami przybiera kształty koptyjskie. Również w kolofonach na końcu ksiąg. Ponadto w numerach rozdziałów mi przybiera koptyjski kształt. Muszę tutaj chyba dojaśnić, że w tamtych czasach nie było odrębnych znaków dla cyfr. Cyfry oddawano literami, przy czym nad literą stawiano kreskę poziomą i wtedy każdy wiedział, że to nie jest litera, że to już jest cyfra. Więc jeżeli używano litery mi jako cyfra, w roli cyfry, to wtedy nagle uzyskuje koptyjski kształt. Ponadto na końcu linii bardzo, bardzo często mi, ni stąd, ni zowąd, uzyskuje koptyjski kształt. I to jest aż ciekawe. Normalnie w tekście mi ma taki zwykły kształt, prawie niczym się nie różni od naszego M, wielkiego M. Natomiast mi wstawiane na końcu linijki, a na końcu linijki skryba bardzo często skracał litery, skryba starał się zmieścić jak najwięcej, litery stawały się takie bardziej ściśnięte i nagle, ni stąd, ni zowąd, na końcu linijki literami uzyskiwała koptyjski kształt. Ten koptyjski kształt litery mi to wygląda mniej więcej tak jak
odwrócona litera pi. Prawie jak odwrócona litera pi. Tak wygląda koptyjskie mi. I taki właśnie kształt uzyskuje litera mi na końcu linijki bardzo, bardzo często. I to jest, takich sytuacji jest w całym rękopisie kilkaset. Bardzo, bardzo dużo. Więc te koptyjskie kształty litery mi to są aż, no, zwracają na siebie uwagę. Poza tym co najmniej dwa razy zauważyłem w rękopisie literę deltę, która na końcu linijki również uzyskuje koptyjski kształt. No ale ja zauważyłem to zaledwie dwa razy, więc to jest za mało, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski. No, w przypadku litery mi to mamy co najmniej kilkaset takich sytuacji, co najmniej kilkaset przypadków, że mi uzyskuje koptyjski kształt. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to w rozmaitych sytuacjach. Nagłówki ksiąg, na końcu ksiąg, koniec linijki w tekście. No, tego jest bardzo, bardzo dużo. Więc to jest jeden z dowodów, że kodeks powstał w Egipcie i najprawdopodobniej w Aleksandrii. I tak jak mówiłem wcześniej, on jest powiązany z innymi rękopisami, które powstały w Aleksandrii, na przykład Bodmer 1415 albo Borgiamus i inne rękopisy, także koptyjskie rękopisy, więc sprawa pochodzenia jest dosyć, jest w zasadzie już przesądzona. Cezarea, Włochy czy też inne miejsca tutaj w zasadzie nie powinny być brane pod uwagę. W Cezarei to on przebywał przez jakiś czas. No i właśnie dlatego, co niektórzy twierdzili, że on powstał w Cezarei. On był przez pewien okres czasu w Cezarei, ale w Cezarei nie powstał. Powstał w innym miejscu, powstał w Aleksandrii. Dokładna data jest oczywiście niemożliwa do ustalenia. Kiedyś, no, w XIX wieku, a nawet w XX wieku, co niektórzy próbowali dowodzić, że jest to jeden z 50 rękopisów, które Eusebiusz Cezarei sporządził dla Konstantyna Wielkiego. Chodzi o 50 Biblii Konstantyna. Jeżeli ktoś chce dowiedzie się czegoś więcej na temat 50 Biblii Konstantyna, to pod filmikiem dołączam link do artykułu, który mówi na ten temat. Można tam uzyskać trochę więcej informacji. Tutaj nie chcę się za bardzo rozwodzić. W każdym razie badacze w XX wieku wykazali, że Kodeks Watykański nie mógł być jedną z 50 owych Biblii. Te 50 Biblii to Konstantyn Wielki zamówił u Eusebiusza z Cezarei na potrzeby kościołów w Konstantynopolu. I to miało miejsce albo w roku 331, albo w roku 332. Kodeks Watykański mógł powstać w wyniku którejś z innych takich inicjatyw, przedsięwzięć inspirowanych przez cesarza rzymskiego, na przykład cesarz Konstans, niedługo po śmierci Konstantyna Wielkiego, zamówił u Atanazego Wielkiego, by sporządził pewną liczbę kopii biblijnych. I tutaj na ten temat za dużo nie wiemy. Nie wiemy, jaka to była ilość, nie wiemy też, w jakim roku miało to miejsce. Możliwym jest rok 338, możliwym jest rok 339, być może wtedy powstał Kodeks Watykański. Taką cechą, która może potwierdzać, że Kodeks Watykański powstał właśnie wtedy, jest to,
że kolejność ksiąg Starego Testamentu jest ona unikalna i prawie nie występuje w innych rękopisach. Otóż ta kolejność jest identyczna z kolejnością ksiąg, którą Atanazy Wielki wymienił w swoim liście paschalnym w roku 367, no więc rok 367, więc wiele, wiele lat później. Natomiast ten rękopis miałby powstać w roku czy to 338, czy to 339, w każdym razie około roku 340, wtedy powinien by powstać. No ale chodzi o tę samą osobę, Atanazy, chodzi o osobę Atanazego Wielkiego, który miałby nad tym czuwać, który był odpowiedzialny za przygotowanie tego rękopisu. No on wtedy miał przygotować większą liczbę rękopisów biblijnych, no, prawdopodobnie całej Biblii, więc tego typu rękopisy jak Kodeks Watykański, Kodeks Synajski, no i też Kodeks Watykański jest zwykle przez badaczy, przez specjalistów datowany na lata pomiędzy, tak mniej więcej, pomiędzy rokiem 325 a 350. To jest najbardziej prawdopodobny czas, kiedy mógł powstać. Wcześniej raczej nie mógł powstać, później też już nie. Na pewno i na 100% nie mógł powstać przed rokiem 313. Dlaczego? Ponieważ przed rokiem 313 chrześcijaństwo było religią prześladowaną, Kościół nie miał wpływów, nie miał pieniędzy, nie miał za bardzo środków i wtedy rękopisy, jeżeli powstawały, to były pisane prawie zawsze na papirusie i nie zawierały one całej Biblii, one zawierały niektóre księgi, na przykład cztery Ewangelie albo listy Pawła, czasem pojedyncze księgi. Tego typu rękopisy powstawały w tamtych czasach, w czasach, kiedy Kościół był jeszcze prześladowany. Były one niemal zawsze pisane na papirusie. Rękopisy na pergaminie były wtedy rzadkością, bo pergamin był o wiele droższym materiałem niż papirus. Papirus był tani i te rękopisy, które powstawały w wieku II, w wieku III, to nie były owocem pracy, nie powstały w wyniku pracy profesjonalnych skrybów, tylko takich skrybów amatorskich. Natomiast gdy pozycja Kościoła wzrosła, gdy cesarz zaczął wspierać Kościół, wtedy też zaczęły powstawać profesjonalne rękopisy. No jak wiemy, cesarz Konstantyn Wielki zamówił 50 egzemplarzy Biblii u Eusebiusza Cezarei. Wiemy też, że cesarz Konstans, czyli następca Konstantyna Wielkiego, zamówił u Atanazego Wielkiego też jakąś liczbę kopii Biblii. No tutaj nie wiemy jaką, więc w IV wieku coś takiego wydarzyło się co najmniej dwukrotnie. Takich inicjatyw mogło być oczywiście znacznie więcej, no ale to nie zostało odnotowane przez historię. I dlatego coś takiego jak Kodeks Watykański albo Kodeks Synajski, takie tego typu rękopisy nie mogły powstać przed rokiem 313. I zarówno Kodeks Watykański, jak i Synajski zawierały kompletną Biblię. No, dzisiaj mają pewne braki. Są wykonane na pergaminie wysokiej jakości. To nie był byle jaki pergamin, wysokiej jakości, czyli to było
coś, co było najlepsze na tamtą epokę. Został wykonany w profesjonalnych skryptoriach przez profesjonalnych skrybów. To nie była robota amatorów. Dlatego te rękopisy nie mogły powstać wcześniej. Dodam tutaj jako ciekawostkę, że dla sporządzenia takich rękopisów jak kodeks watykański albo kodeks synajski należało zabić prawie setkę zwierząt, aby z ich skóry sporządzić pergamin. I ten akurat pergamin, który wykorzystano przy produkcji jednego i drugiego rękopisu, to został wykonany przez najlepszych, przez specjalistów. To była robota profesjonalna, robota bardzo dobra, na wysokim poziomie. Tak, według tego, co można było zrobić w tamtej epoce. Więc moim zdaniem kodeks watykański mógł zostać sporządzony przed rokiem, na krótko przed rokiem 340, na polecenie cesarza Konstanca, i dzieła tego dokonał Atanazy Wielki, jakkolwiek to jest trochę na zasadzie takiej, no, trochę wiary, trochę spekulacji, bo mogła to być inna, jakaś inna inicjatywa tego samego typu, no, kilka lat później, ale czas by się zgadzał. Rok 340, około roku 340, to jest ten czas, kiedy ten rękopis najprawdopodobniej powstał. Jest dziełem dwóch skrybów. Kiedyś w XIX wieku myślano, że liczba skrybów wynosiła, skrybów było trzech, ale dokładniejsze badania przeprowadzone w wieku XX wykazały, że skrybów było tylko dwóch. I akurat Nowy Testament został sporządzany przez jednego z nich. Rękopis trafił do Cezarei i w Cezarei był w wieku VI, VII, dokładnie nie wiemy, ale mniej więcej w tym samym czasie. Skąd taka wiedza? Noty na marginesie. Rozumiejte noty na marginesie, korekty na marginesie wskazują na pobyt w Cezarei. Nieco później, może wiek VIII, może wiek VII, trafił do Konstantynopola i w Konstantynopolu był przechowywany przez kilka następnych wieków. Tutaj w wieku X, a może w wieku XI, to też dokładnie nie wiemy. Jego tekst był już wyblakły. Tekst był czytelny, atrament był czytelny, ale atrament był wyblakły i naniesiono nowy atrament, przy czym ten skryba, który nanosił nowy atrament, miał jednak rękę trochę nieco mniej wprawną od oryginalnego skryby. W Konstantynopolu przebywał do połowy wieku XV. Prawdopodobnie podczas Soboru Florenckiego został przywieziony do Włoch. No, prawdopodobnie, to oczywiście nie wiadomo na 100%, ale prawdopodobnie wtedy trafił. Tak tutaj powinienem chyba wyjaśnić, że w XV wieku z Grecji właściwej i z Azji Mniejszej przewieziono więcej niż setkę rękopisów Nowego Testamentu. Wtedy, w tym okresie, gdy Bizancjum chyliło się do upadku, a zwłaszcza już po upadku Konstantynopola, w okresie, gdy Bizancjum się kurczyło, to wtedy wiele rękopisów przewieziono z terenów byłego Bizancjum do Włoch. I
Jednym z tych rękopisów był właśnie kodeks Sertekański. Być może, jest to wysoce prawdopodobne, został przewieziony do Włoch podczas soboru florenckiego. Kiedy trafił do biblioteki papieskiej, tego nie wiemy dokładnie, ale w pierwszym katalogu tej biblioteki, pierwszy katalog został sporządzony w roku 1475, to w tym katalogu został ten rękopis uwzględniony i znajduje się w nim pod pozycją 1209. No i pod tą cyferką znany jest po dziś dzień. Także dzisiaj mówi się o nim, że jest to kodeks watykański, grecki 1209. Również w następnych katalogach jest uwzględniany. O tym rękopisie wiedział Erasm w XVI wieku. Prefekci Biblioteki Watykańskiej korespondowali z Erasmem i informowali go o tym rękopisie. Być może trochę obszerniej powinienem opowiedzieć o korespondencji Erasma z prefektami Biblioteki Watykańskiej. W sumie Erasm korespondował z dwoma prefektami. Jeden z nich wysłał Erasmowi 365 wariantów kodeksu watykańskiego, które potwierdzały zgodność kodeksu watykańskiego z Wulgatą. Natomiast wszystkie były niezgodne z tekstem wydanym przez Erasma. Z owych 365 wariantów znany jest dla nas dzisiaj tylko jeden, mianowicie z dzieł apostolskich, przez niego rozdziału, wiersz, który mówi o wysepce Kauda obok Krety, leży niedaleko Krety. Tutaj mamy taką sytuację, że greckie rękopisy określają tę wysepkę jako Klauda, Klaudia, Gauda na rozmaite sposoby, ale zaledwie trzy greckie rękopisy określają ją jako Kauda. No, przede wszystkim kodeks watykański określa ją jako Kauda. No i Wulgata określa jako Kauda i to jest nazwa poprawna. Natomiast niemal wszystkie greckie rękopisy, a w tamtych czasach wszystkie znane poza kodeksem watykańskim, przekazywały te inne wersje, przede wszystkim w wersji taki wariant Klauda. No, Klauda, taką nazwę wyspy podawały greckie rękopisy. Nie znano wtedy na zachodzie greckiego rękopisu z wariantem Kauda. No, prefekt przesłał Erasmowi, że kodeks watykański przekazuje wariant Kauda i że to potwierdza słuszność Wulgaty. Tak, w tym wypadku oczywiście poprawna nazwa brzmi Kauda. Czasami jest tak, że niemal wszystkie rękopisy przekazują jakiś wariant w formie zniekształconej, a tylko dwa albo trzy rękopisy przekazują w formie poprawnej. To się może zdarzyć. Czasem, kto wie, no, czasem może się zdarzyć, że jeden tylko rękopis ma coś poprawnego, coś poprawnie. Być może trudno to udowodnić, ale teoretycznie może taka sytuacja zaistnieć. No i tutaj taka sytuacja była. W każdym razie owa korespondencja przyczyniła się do powstania błędnych opinii na temat kodeksu watykańskiego. Powstała opinia, że jest to bardzo stary rękopis, rękopis starożytny, ale jest zgodny z Wulgatą,
jest bliski Wulgacie, powstał w oparciu o łacińskie rękopisy, zgodny z Wulgatą, a nie jest zgodny z większością greckich rękopisów. Taka opinia powstała, bardzo długo się utrzymywała i to był jeden z powodów, że kodeks watykański przez znaczną część biblistów był traktowany jako rękopis z kiepskim tekstem, ze słabym tekstem. Oczywiście prefekt, on się nazywał Sepulveda, prefekt dokonał pewnej manipulacji. No i on chciał udowodnić, że Wulgata ma lepszy tekst niż tekst wydany przez Erasma. Posłużył się starożytnym greckim rękopisem, znalazł 365 miejsc, no musiał na to poświęcić czasu naprawdę, w których kodeks watykański wspiera Wulgatę. No to nie jest aż tak wielki problem znaleźć tyle miejsc. Nowy Testament przecież jest dosyć obszerny, stosunkowo obszerny, powiedzmy dosyć obszerna książka, więc w całym Nowym Testamencie dałoby się znaleźć. Przede wszystkim jest taka sprawa, że pomiędzy późnymi rękopisami Wulgaty i późnymi rękopisami greckimi Nowego Testamentu zachodzi znacznie więcej różnic niż pomiędzy starymi rękopisami Wulgaty a starymi rękopisami, greckimi rękopisami Nowego Testamentu. To wynika stąd, że historia jednych i drugich była niezależna, były kopiowane niezależnie od siebie i powstawały warianty nowe i nowe, w związku z czym w miarę upływu czasu ta różnica się powiększała. Różnica pomiędzy Wulgatą a greckimi rękopisami istniała od samego początku, tak, ale później w miarę upływu czasu ta różnica wzrastała. No i to właśnie zostało wykorzystane przez Sepulwedę. I Erasm, a także ci, którzy jego późniejsi następcy, naśladowcy, dali się na tę manipulację złapać. No, bo gdyby Sepulveda przedstawił cały tekst kodeksu watykańskiego, gdyby udostępnił, no, to wtedy ludzie z tamtej epoki mieliby prawdziwy obraz rzeczy, co tak naprawdę ten rękopis zawiera. Tymczasem Sepulveda udostępnił tylko niewielki ułamek promila tekstu kodeksu watykańskiego. No i w ten sposób powstała, to się przyczyniło do powstania błędnych opinii na temat kodeksu watykańskiego. W roku 1669 Bartolocci, prefekt Biblioteki Watykańskiej, sporządził wykaz wybranych wariantów kodeksu watykańskiego, ale ten wykaz nie był publikowany. Długo, długo nie był publikowany. Został publikowany dopiero w roku 1819. Dopiero wtedy stał się znany w sieci biblistów. Kolejny wykaz wariantów kodeksu, również cząstkowy, został sporządzony w roku 1720. Jeden i drugi wykaz był niedokładny. Ten drugi z roku 1720 był bardziej dokładny. To było wykonane na prośbę Bentleya. Ale mankamentem tego, głównym mankamentem tego wykazu jest to,
że osoba, człowiek, który sporządził ten wykaz wariantów, nie odróżniał tekstu pochodzącego od oryginalnego skryby od tekstu poprawianego przez późniejszych korektorów, czyli nie odróżnia pierwszej ręki od następnych rąk korektorów, którzy wprowadzali nowe warianty, więc on tutaj te korekty naniesione później bardzo często były traktowane jako ten tekst oryginalny kodeksu watykańskiego. W końcu XVIII wieku Andreas Birch, Duńczyk, tutaj może wypadałoby dojaśnić, że w końcu XVIII wieku, gdy królem Danii był Krystian VII, ten król miał pewne ambicje na polu naukowym. Chciał, aby jego kraj poszedł bardzo do przodu, jeżeli chodzi o sprawy naukowe, więc wysłał do różnych krajów Europy swoich ludzi, swoich uczonych, którzy objeżdżali kraje Europy, odwiedzali najważniejsze biblioteki europejskie w różnych krajach, czy we Włoszech, no, w Hiszpanii. Więc Birch został wysłany do Włoszech i uzyskał dostęp do Biblioteki Watykańskiej, tak, wtedy jeszcze w wieku XVIII, w końcu wieku XVIII. I sporządził m.in. wykaz lekcji, wykaz wariantów kodeksu watykańskiego. No, to było ważne. Oczywiście te wszystkie wykazy wariantów były niekompletne. I były też niedokładne. Nawzajem sobie zaprzeczały, ale już w końcu XVIII wieku trochę tych wariantów było i one już były znane w sieci biblistów, jednak one były nie zawsze sobą zgodne. No to jest tutaj taka ciekawa sytuacja, że w tamtych czasach, w wieku XVII, wieku XVIII, jeżeli ktoś przepisywał starożytne rękopisy, czy też sporządzał jedynie wykaz niektórych wybranych wariantów, to w wieku XVII i XVIII popełniano dużo rozmaitych błędów. Wettstein na przykład, który skolacjonował cały minuskuł pierwszy, miał podobno popełnić znacznie ponad 1000 błędów w tekście czterech Ewangelii. No, aż tyle. W tamtej epoce z rozmaitych powodów uczeni mieli problem z odczytywaniem starożytnych rękopisów. Jednym z ich problemów było to, że nie odróżniali pierwszej ręki, no, tekstu, który pochodził od pierwszej ręki, który pochodził od oryginalnego skryby, od tekstu naniesionego czy poprawionego przez późniejszych korektorów. To był jeden z powodów, że w tamtych czasach błędnie przepisywano rękopisy. Dopiero w XIX wieku, w połowie XIX wieku, pod tym względem poniosły się bardzo standardy. Tacy uczeni jak Tischendorf, Tregelles, oni bardzo podnieśli wysoko poprzeczkę i wprowadzono taką zasadę, że jeden rękopis musiał być skolacjonowany przez dwóch różnych uczonych. Dwaj różni musieli to sporządzić wykaz wariantów i praca jednego z drugim musiała być porównana i następnie jeszcze raz zestawić to różnicę pomiędzy tymi dwoma
jeżeli się różniły w czymś, to jeszcze raz je skonfrontować z oryginalnym rękopisem. Takie standardy zostały wprowadzone w XIX wieku i już w końcu XIX wieku poziom był wyższy, a w XX wieku poziom został podniesiony jeszcze bardziej, zwłaszcza że w XX wieku weszły takie rzeczy jak odczyt przy pomocy lampy ultrafioletowej, no, technika, nowoczesna technika zaczęła pomagać w odczycie starożytnych rękopisów. A jeszcze w wieku XVIII to z odczytem starożytnych rękopisów to było różnie. Popełniano dużo błędów. W każdym razie około roku 1800 było już trochę wykazów, wariantów kodeksu. One nie zawsze były z sobą zgodne. One się różniły między sobą. W efekcie tego było trochę dezorientacji w świecie uczonych. O tym, jak mało wiedziano na temat kodeksu watykańskiego w końcu XVIII wieku, świadczy chociażby to, że Griesbach w roku 1777 sporządził listę 9 rękopisów, które są konieczne dla odtworzenia tekstu aleksandryjskiego 4 Ewangelii. Wyliczył 9 rękopisów, ale kodeks watykański nie znalazł się na tej liście. 19 lat później Griesbach w swoim następnym wydaniu greckiego Nowego Testamentu już dodał do tej listy kodeks watykański, czyli już Griesbach zorientował się trochę lepiej, jaki tekst zawiera kodeks watykański. Być może przyczyniły się do tego wydania tego duńskiego uczonego Bircha. Jednak w dalszym ciągu był przekonany, że pierwsza połowa Ewangelii Mateusza nie reprezentuje tekstu aleksandryjskiego. On uważał, że dopiero końcówka Mateusza reprezentuje tekst aleksandryjski, Ewangelia Marka, Łukasza, Jana. Taką miał opinię Griesbach. W roku 1809 Napoleon sprowadził do Paryża bibliotekę papieską. No i wśród nich był oczywiście kodeks watykański. Kodeks watykański trafił do Paryża. No i tutaj był do roku 1815. Jeszcze w roku 1809 w Paryżu kodeks przeglądał Leonard Hook, profesor z Freiburga. Przejrzał go szybko i powierzchownie i ocenił, że jest to rękopis niewielkiej wartości, że nie warto wydawać, nie warto publikować tekstu tego rękopisu, że to jest mało przydatny tekst, no takie coś, no niewiarygodne, nieprawdopodobne. Niemniej zainteresowanie kodeksem watykańskim stopniowo wzrastało. W latach 1828 do 1838 kardynał Angelo Mai wydał tekst całego rękopisu. Jednak wydanie było niestaranne, pozostawiało wiele do życzenia. Czasami dodawał rozmaite teksty, rozmaite warianty, których kodeks watykański nigdy nie zawierał. To wydanie pozostawiało wiele do życzenia, więc
Bibliści w dalszym ciągu chcieli mieć pełny tekst kodeksu watykańskiego, chcieli mieć dostęp, dążyli do tego, aby ten tekst tego rękopisu został opublikowany. Czynili starania, aby uzyskać dostęp do rękopisu. I tak na przykład w roku 1843 Tischendorf uzyskał dostęp na 6 godzin tylko. To znaczy, że on był tam 2 dni, bo bibliotekę otwierano tylko na 3 godziny. Więc tylko przez 6 godzin oglądał rękopis. W roku następnym de Murald oglądał przez 9 godzin rękopis, a już w roku 1845 Tregelles przez okres 5 miesięcy przeglądał rękopis, ale nie miał prawa sporządzać notatek. No, takie coś dziwnego. On uczył się na pamięć, najpierw przeglądał, uczył się na pamięć, wracał do swojego pokoju, gdzie mieszkał i tam z pamięci zapisywał. I później po powrocie opublikował to. No, takie coś. Opublikował to w Lipsku. Tak więc w XIX wieku było trochę problemów. Bibliści bardzo się starali, żeby dostać dostęp do rękopisu, ale Watykan nie bardzo chciał w tym pomagać. Utrudniano, wymyślano różne powody, żeby nie dopuszczać. No tak, trzymano ten rękopis dla siebie i z nikim nie chciano się podzielić. Tak, częściowo to tak to wyglądało. W roku 1861 Alford, a w roku następnym jego sekretarz, zweryfikowali wszystkie wątpliwe partie rękopisu, bo już w międzyczasie zostało przy różnych okazjach, było dużo wydań rozmaitych partii rękopisu, rozmaitych wariantów. One nie zawsze były sobą zgodne. No więc teraz przystąpiono do tego, żeby to wszystko zweryfikować i uzgodnić z rękopisem. W roku 1867 Tischendorf wydał tekst Nowego Testamentu, kodeksu watykańskiego, ale on to wydał w oparciu o już istniejące wydania. On tego nie weryfikował w oparciu o sam rękopis. No i to było już... To było dopiero pierwsze w miarę dobre wydanie tekstu kodeksu watykańskiego. No, pierwsze, które miało jakąś wartość, które było przydatne dla badań naukowych. Później były następne wydania i następne. Dopiero w końcu XIX wieku tekst kodeksu watykańskiego, dzięki tym wszystkim wydaniom, był już naprawdę dostępny dla biblistów. Zwłaszcza wydanie z początku XX wieku w Mediolanie, lata 1904 do 1907, to wydanie było już wartościowe. Przez cały wiek XX co jakiś czas ukazywały się następne wydania. W roku 2016 Kodeks Watykański odwiedził Warszawę, został przywieziony z okazji wystawy książki. Dzisiaj Kodeks Watykański jest w całości dostępny na stronie internetowej Biblioteki Watykańskiej. Dzisiaj każdy może już zajrzeć. Długo był z tym problem.
Długo, długo nie chciano udostępniać tego rękopisu, ale dzisiaj każdy może tam wejść. No to utrudnianie dostępu przyczyniło się do powstania teorii spiskowych, rozmaitych teorii spiskowych. No ale dzisiaj rękopis jest już dostępny. Tutaj widzimy początek Ewangelii Mateusza, czyli początek Nowego Testamentu. I jedna z rzeczy, która nam się natychmiast rzuca w oczy, to zdobiony nagłówek, zdobiony inicjał. No, nagłówek to taki długi, wąski prostokąt. Tam mamy obwódkę w kolorze czerwonym. Mamy tam jakieś tam coś w rodzaju szlaczka, a u góry w kolorze zielonym i brunatnym. A u góry mamy trzy czerwone krzyżyki. Tego nie było. Tego oryginalny rękopis nie zawierał. W wieku IV nikt nie robił takich, nikt nie dokonywał takich zdobień. To się pojawiło później, w połowie średniowiecza. Ta moda na zdobione nagłówki i zdobione inicjały, moda pojawiła się dopiero w wieku VIII, a rozpowszechniła się w wieku IX. I w wieku IX już niemal wszystkie rękopisy, jakie odtąd powstawały, to zawierały taki zdobiony nagłówek. One już były znacznie, bardziej rozbudowane niż tutaj widzimy w kodeksie watykańskim. Zresztą nie, one zostały, ponieważ zostały dodane później w wieku X czy XI, to nie było za bardzo miejsca tutaj. Tutaj nie ma za bardzo miejsca, żeby taki nagłówek dodać w takim samym kształcie, jak to stosowano w połowie średniowiecza, więc on jest taki niewielki z tego powodu. Inicjały też nie są takie wielkie. No te, takie nagłówki jak tutaj, to zostały dodane na początku każdej księgi biblijnej, w całym kodeksie watykańskim. Jak mówiłem, zwyczaj na takie zdobione nagłówki, a także zdobione inicjały, to on się pojawił, jak się zdaje, w VIII wieku, rozpowszechnił się w wieku IX i dominowała taka maniera, że nagłówek musi być stanowiony przez cztery kolory, więcej kolorów nie używano, cztery kolory. Także nagłówek musiał zawierać motyw krzyża. Każdy nagłówek musiał motyw krzyża zawierać. No i tutaj też motyw krzyża wprawdzie nie jest, nie został wpisany w sam nagłówek, ale nad nagłówkiem znajdują się trzy małe krzyżyki. I tak jest na początku każdej księgi Kodeksu Watykańskiego. Najładniejszy nagłówek znajdujemy na początku listu do Rzymian. Tutaj Ewangelii Mateusza to powiedzmy, być może jest to, powiedzmy, że to jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o piękno artystyczne, a te pozostałe nagłówki są o wiele prostsze. Tam jest prawie zawsze czerwona obwódka, a w środku cała przestrzeń w środku wypełniona jest zielonym kolorem. Nieco inaczej wygląda, nieco się wyróżnia nagłówek na początku Księgi Jozuego. Tam mamy czerwony nagłówek, a pozostałe to niczym się szczególnym nie wyróżniają. Inicjałów też nie było, początkowo nie było. Zostały dodane w Konstantynopolu w wieku X albo XI. I jak można zauważyć na początku każdej księgi, że pierwsza litera oryginalnego kodeksu watykańskiego, pierwsza litera
niczym się nie wyróżniała od pozostałych. Była dokładnie tej samej wielkości, co wszystkie następne litery. I w wieku X czy XI w Konstantynopolu, kiedy nałożono jeszcze raz nowy atrament, to tych pierwszych liter nogu już nie poprawiano. Zostały tak jak były. Natomiast na marginesie dodano inicjał. No, zwykle on miał wielkość około 4-5 linijek tekstu. Na końcu każdej księgi znajdują się kolofony zdobione. One tak niczym specjalnym się nie wyróżniają. Najładniejszy kolofon znajduje się na końcu Ewangelii Jana. No i one pochodzą od. One powstały jeszcze w starożytności. Oryginalny rękopis je zawierał. Nikt, one nie były dodawane później. W niektórych miejscach mamy obszerne noty na marginesie. Na ogół kodeks watykański nie zawiera wielu not dodanych na marginesie, nie zawiera aż tak wielu korekt. Inne rękopisy zawierają znacznie więcej. Na przykład kodeks synajski zawiera o wiele więcej. Ale watykański też czasami takie zawiera. Z takich innych cech kodeksu, których jeszcze nie wymieniłem, to można zauważyć, że cytaty ze Starego Testamentu są znakowane na marginesie takim odwróconym komma, jak tutaj widzimy. To w wielu miejscach tak jest. Cytaty ze Starego Testamentu zostały oznakowane. Stosowane są skróty. Imiona święte pisane są skrótami. A jeżeli chodzi o takie szczególne warianty rękopisu, bo wielu z nas to zapewne najbardziej interesuje, to taka cecha, która najbardziej wyróżnia kodeks watykański względem tekstu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No, rzecz jest oczywiście znana, to brak zakończenia w Ewangelii Marka. Tutaj widzimy na końcu Ewangelii Marka mamy całą pustą kolumnę. Czegoś takiego nie zobaczymy w całym Nowym Testamencie. Nieco więcej niż jedna kolumna. Ale gdybyśmy wpisali tutaj zakończenie, to długie zakończenie Ewangelii Marka, to półtorej wiersza by się nie zmieściło. Tak więc skryba niedokładnie oszacował. Oczywiście to nie jest 100% dowód na to, że skryba zamierzał, czy też zostawił przestrzeń, żeby tutaj później dopisać. Tylko na zasadzie być może, zapewne, więc tam w skryptorium być może były jakieś rękopisy, czy był jakiś inny rękopis, który zawierał to zakończenie. Nie zdecydowano się go włączyć, albo też decyzję co do tego pozostawiono na później, żeby uzupełnić, i być może zdecydowano, że nie zostanie to uzupełnione. To jest na zasadzie być może, bo 100% pewności oczywiście nie mamy co do tego. No i skryba nie oszacował jednak dokładnie, bo gdyby zachowując tę samą wielkość liter, tę samą szerokość kolumn, te same odstępy, to półtorej wiersza nie zmieściłoby się.
trzeba by było dopisać na marginesie. Oczywiście tutaj na marginesach jest przestrzeni wystarczająco dużo. Innym takim długim tekstem, którego w rękopisie nie ma, to Prykopa Adultera. Tego tekstu nie ma, ale na marginesie to miejsce zostało oznakowane przy pomocy poziomego dwukropka. Takich znaków w sumie, takich znaków Kodeks Watykański zawiera w sumie około 800. W całym rękopisie Stary i Nowy Testament zawiera w sumie około 800 takich znaków. I za każdym razem to oznacza, że inne rękopisy mają coś tutaj inaczej, mają inny tekst. Oczywiście to nie jest taki stuprocentowy dowód, że chodzi o Prykopę Adulterę w tym tekście, który my znamy, ale jest to znak, który sygnalizuje, że inne rękopisy coś tutaj mają, ale zdecydowano się tego nie umieszczać, ponieważ uznano, że jest to tekst wątpliwy, no, nieautentyczny. To były dwa najdłuższe teksty, których Kodeks Watykański nie zawiera. Poza tym jest jeszcze trochę, kilkanaście wierszy, zdań, a także części zdań, których Kodeks Watykański nie zawiera. Ale z drugiej strony zawiera pewne dodatki, których w naszej Biblii nie ma. Bardzo słynnym wariantem jest na stronie 1512 kodeksu, mianowicie w liście do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersz 3, znajduje się unikalny wariant faneron zamiast feron. No, feron, faneron to różnią się dwoma literami. A różnica polega na tym, że z tekstu, który miał taki sens, Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Powstał tekst, Chrystus objawia wszystko słowem swojej mocy, więc podtrzymuje, zamienione na objawia. I jest to jedyny rękopis, który zawiera taki wariant i oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że w tym przypadku wariant kodeksu jest autentyczny, to oczywiste. Niemniej kilka wieków później pierwszy korektor, prawdopodobnie w Cezarei, poprawił ten wariant z faneron na feron. Poprawił, ale jeszcze później drugi korektor poprawił pierwszego korektora, mało tego, na marginesie odnotował. Głupi i zły, nie upuszczaj i nie zmieniaj starożytnego, w domyśle, tekstu. Ta nota jest bardzo słynna, często jest cytowana w różnych opracowaniach, zwłaszcza popularnych. To jest bardzo dosyć słynne, prawda? Erman często to przywołuje. Z takich innych wariantów Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale czytamy, że Jezus wszedł do synagogi
w Nazaret i podano mu księgę Izajasza i Jezus rozwinął i zaczął czytać. Rozwinął księgę i zaczął czytać. Natomiast kodeks watykański rozwinął, zamienia na otworzył. No tutaj jest już takie przystosowanie, bo księgi się nie rozwija, rozwija się zwoje. Kodeks watykański powstał już w czasach, kiedy zwoje przechodziły do historii. Coraz rzadziej posługiwano się zwojami, natomiast normalnością stawały się księgi. No i kodeks watykański wprowadza wariant otworzył zamiast rozwinął. Oczywiście to nie oznacza, że skryba, który sporządził kodeks watykański, taki wariant wymyślił. Być może ten wariant znajdował się już w rękopisie, z którego skryba kopiował. Kodeks watykański zawiera czasami również dodatki. Była mowa o tym, że wielu tekstów nie zawiera, że niektórych wierszy nie ma, że części wierszy. I oczywiście tekst kodeksu watykańskiego jest krótszy niż tekstus receptus, ale czasami zawiera pewne dodatki. Na przykład Mateuszu 27:49 zawiera dodatek, przetłumaczę to na polski. Inny zaś wziął włócznię, przebił jego bok i wyszła woda i krew. Ten dodatek został zaczerpnięty z Ewangelii Jana 19:34. I nie tylko kodeks watykański ten dodatek zawiera, bo zawiera go także kodeks synajski, kodeks Efrema, kodeks Regius i kilka innych rękopisów. Jest to po prostu wariant, który się pojawia w rękopisach aleksandryjskich. Jest to cecha tekstu aleksandryjskiego. Więc czasami kodeks watykański, podobnie jak inne rękopisy, tradycje aleksandryjskie, czasami zawiera dodatki. Ale nie zawiera dodatku w Mateuszu 8:13. Wiele innych rękopisów aleksandryjskich zawiera tu dodatek. Dodatek został zapożyczony z Łukasza 17:10. Natomiast kodeks watykański tutaj tego dodatku nie zawiera i to przemawia na korzyść kodeksu watykańskiego. Czasami zawiera dodatkowe teksty, bo na ogół jest odwrotnie. Na ogół jest tak, że to tekst bizantyjski zawiera rozmaite dodatki. Jeżeli jakiś tekst pojawia się, czy to w Łukaszu, czy to gdzieś indziej, to skrybowie bardzo często dodawali ten wiersz w Mateuszu. Jeżeli Mateusz czegoś nie zawiera, a Łukasz czy Marek zawiera, no to przepisywali z Marka czy z Łukasza do Mateusza. No i w odwrotnym kierunku, jakkolwiek częściej do Mateusza. Także w Dziejach Apostolskich niektóre teksty są dodawane na zasadzie dubletów. Po prostu ten tekst bizantyjski ma dużo dubletów, przepisane z jednego miejsca, dodane do drugiego. I jest to cecha tekstu bizantyjskiego. Aleksandryjski z reguły takich dodatków ma znacznie mniej, ale też czasami ma. No i tutaj dwa takie dodatki wymieniłem. Ogólnie biorąc, jaka jest wartość tekstualna kodeksu watykańskiego? Bibliści oceniają bardzo wysoko. W Ewangeliach uważa się, że ma najlepszy tekst. Taka dominuje opinia wśród biblistów. W Ewangeliach jest to rękopis numer jeden. Ma tekst znacznie lepszy niż kodeks synajski. Natomiast w przypadku
listów Pawła. To tutaj sytuacja się odwraca. Kodeks Synajski ma lepszy tekst, natomiast Watykański ma słabszy. Watykański ma mianowicie w listach Pawła trochę wariantów zachodnich. Kodeks Synajski miał dużo wariantów zachodnich w Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii Jana, natomiast i przez to jego tekst jest słabszy. Natomiast Kodeks Watykański ma nieco wariantów zachodnich w listach Pawła i przez to jego tekst jest słabszy. W Dziejach Apostolskich jest mniej więcej łeb w łeb z Kodeksem Synajskim. W listach powszechnych jego tekst jest też porównywalny, także z Kodeks Aleksandryjski ma zbliżony tekst. Jakkolwiek niektórzy próbują udowadniać, który to rękopis ma lepszy tekst w listach powszechnych. Apokalipsy nie zawiera, ale oryginalny prawdopodobnie mógł zawierać, prawdopodobnie zawierał. Nie zawiera też trzech listów pasterskich apostoła Pawła. List do Hebrajczyków urywa się na 9:13. No i z listem do Hebrajczyków to jest też taka sytuacja, że zmienił swoją pozycję. Wcześniej znajdował się na nieco wyższej pozycji, o czym świadczą numery rozdziałów. A w wieku X, kiedy na nowo nanoszono atrament, dodano nagłówki, inicjały, to w wieku X zmieniono też kolejność niektórych ksiąg. No, przede wszystkim zmieniono kolejność listu do Hebrajczyków i list do Hebrajczyków został przesunięty na dalszą pozycję. I w chwili obecnej Kodeks Watykański kończy się właśnie na liście do Hebrajczyków. Ostatni, w obecnej chwili, ostatni rozdział listu do Galacjan nosi numer 58, natomiast następujący po nim pierwszy rozdział listu do Efezjan nosi numer 70, więc no jak widzimy rozdziały 59 do 69 nagle gdzieś się ulotniły, ale one, te rozdziały właśnie, te numery nosi, rozdziałów nosi list do Hebrajczyków. Nie ma Apokalipsy, co jest wielką stratą dla nas. I być może, podobnie jak Kodeks Synajski i Kodeks Aleksandryjski, być może pierwotnie zawierał na końcu dodane jakieś księgi apokryficzne. Kodeks Synajski zawiera dodane na końcu list Barnaby i pasterz Hermasa. Kodeks Aleksandryjski zawiera na końcu pierwszy i drugi list Klemensa. A co miał bądź nie miał Kodeks Watykański, to możemy tylko zgadywać. Być może też miał jakieś apokryfy, może któreś z tych wymienionych, a może jakieś zupełnie inne. No, z pewnością jest to dla nas wielka strata. I rękopis watykański zawiera też Septuagintę, oczywiście niekompletną. I tutaj też jest ważnym rękopisem. Jest ważnym rękopisem Septuagintem. Septuaginty. Dzisiaj Kodeks Watykański jest wykorzystywany, no tu już zresztą wykorzystywany od XIX wieku, w każdym poważnym wydaniu greckiego Nowego Testamentu. Jedynie zwolennicy Textus Receptus, no są takie rozpowszechniane opinie przez niektórych
tak zwanych specjalistów, tak zwanych ekspertów, którzy stawiają Textus Receptus wyżej nad współczesnymi naukowymi wydaniami Nowego Testamentu. Oni oczywiście twierdzą, dowodzą, że Kodeks Watykański jest nic nie warty, tak samo jak Kodeks Synajski. Oni twierdzą, że najlepszy tekst mają późne rękopisy z końca średniowiecza, a starożytne rękopisy mają najgorszy tekst, takie coś. Oni twierdzą, że wprawdzie nie ma żadnych rękopisów z pierwszego tysiąclecia, które by potwierdzały prawdziwość Textus Receptus, ale oni twierdzą, że ten właściwy tekst został przekazany w taki jakiś cudowny sposób, że dotrwał do naszych czasów, że nawet Duch Święty natchnął Erasma, żeby swoją ręką dokonywał dosyć dowolnych zmian w tekście, po to, aby przywrócić ten tekst oryginalny. No, nawet w takie rzeczy potrafią wierzyć. Niektórzy z nich być może wierzą nawet i w to, że któregoś dnia zostanie odkryty jakiś rękopis, czy to z pierwszego, czy to z drugiego wieku, który potwierdzi prawdziwość Textus Receptus. No, nawet w takie coś wierzą. To jest oczywiście niemożliwe. Niemożliwe z wielu względów. Po pierwsze, Textus Receptus jest pisany już bizantyjską greką, stosuje bizantyjską gramatykę, tym, która powstała w średniowieczu. W Textus Receptus niektóre litery są zmieniane, no, inaczej były pisane imię Dawid, było w inny sposób zapisywane w starożytności, a inaczej już w średniowieczu, więc Textus Receptus według tych średniowieczny zapis stosuje. Gramatyka średniowieczna, więc z wielu względów to byłby absolutny absurd. Jest rzeczą oczywistą, że tekst, który powstał w wieku pierwszym, musiał być pisany według zasad, według gramatyki greki koine. Musiał być pisany tym językiem, który był używany w pierwszym wieku. No, nie jest możliwą sytuacją, że w pierwszym wieku powstałby tekst pisany gramatyką średniowieczną. No, to jest absolutny absurd. Oczywiście nikt nie twierdzi, że Kodeks Watykański zawiera tekst całkowicie w 100% wiarygodny, całkowicie autentyczny. Nie, nic podobnego. On też zawiera pewne błędy, ale jest bliższy oryginałowi niż, o wiele bliższy i o wiele bardziej wiarygodny niż rękopisy późno-średniowieczne. Jest jeszcze taka niezwykle ciekawa rzecz, że odkryty w połowie XX wieku papirus Bodmer 1415, papirus Bodmera 1415, 14 odnosi się do Ewangelii Łukasza, a 15 do Ewangelii Jana. Papirus pochodzi z około roku 200 i nagle okazało się, że jego tekst jest bardzo bliski, bardzo niewiele się różni od tekstu Kodeksu Watykańskiego. Te różnice są niewielkie i na ogół są to różnice gramatyczne. Sytuacja, że Kodeks Watykański zostałby przepisany z tego rękopisu, oczywiście nie wchodzi tutaj w rachubę z różnych względów, ale one są dosyć pokrewne. I oba rękopisy musiały mieć wspólnego przodka, czy to około roku 150, czy nieco wcześniej. Mało tego, mamy także Codex Borgianus. Codex Borgianus jest znany dla biblistów już od końca wieku XVIII, a w XIX wieku i XX wieku odkrywane były kolejne jego partie.
Kodeks Borgianus ma też bardzo, ma tekst bardzo bliski dla kodeksu watykańskiego, zwłaszcza Ewangelii Łukasza. I kodeks Borgianus powstał prawdopodobnie w wieku V. Widzimy, że papirus Bodmera z około roku 200. Kodeks Watykański z IV wieku i Kodeks Borgianus z V wieku przekazują tekst tylko nieznacznie zmieniony. Przez ponad 200 lat kopiowania rękopisów, w tym przypadku tekst Nowego Testamentu prawie się nie zmienił. No i to jest taka ciekawa sytuacja, bo na ogół wielu ludzi myśli, że kopiści sobie dokonywali dowolnych zmian, a tutaj mamy dowód na to, że w niektórych przypadkach kopiści kopiowali bardzo wiernie, bardzo dokładnie. No i tutaj Bodmer 1415 na początku III wieku, Kodeks Watykański, pierwsza połowa IV wieku i Kodeks Borgianus, V wiek. No niektórzy chcą datować na VI wiek. Tutaj tekst prawie się nie zmienił, a to nie są kopie bezpośrednie. One były kopiowane, każdy z nich był kopiowany z różnych rękopisów i bezpośrednich relacji pomiędzy nimi nie było. Tutaj, jeżeli chodzi o kopiowanie, to przestrzenie były znacznie większe. To można przyrównać, jakby był taki, przyrównajmy do pewnego pnia drzewa, a każdy z tych rękopisów byłby, stanowiłby któryś z konarów, któryś z gałęzi tego drzewa. Tutaj nie ma bezpośredniego następstwa. Różnice są głównie gramatyczne. Różnice dotyczą itacyzmu, tego typu sprawy. Więc czasami rękopisy biblijne były kopiowane z dużą dokładnością, z dużą wiernością.